Okres II wojny światowej, 1939 do 1945, tragiczna przerwa. To będzie najkrótszy rozdział w tym cyklu wykładów. Co prawda były kinematografie, którym udział w wojnie nie uniemożliwiał produkcji filmowej niemal normalnej. Dla Wielkiej Brytanii okres II wojny światowej był wręcz okresem rozwoju, powstania narodowej kinematografii pod znakiem silnej narodowej kinematografii, pod znakiem Imperium Ranka. U nas było to niemożliwe. O normalnej produkcji filmowej nie było mowy. Oczywiście zaraz od września 1939 roku zaczęła się seria tragicznych śmierci. 17 września, w dniu wkroczenia Armii Czerwonej, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, czołowy scenarzysta końcówki okresu międzywojennego, próbował w jakiejś sprawie interweniować u czerwonoarmiejca, który go zastrzelił po prostu. No i tak dalej. W łagrze sowieckim zmarł zamęczony Eugeniusz Bodo. Przeliczył się, myślił, że szwajcarski paszport mu się przyda. Tymczasem stał się on przedmiotem podejrzeń, wzięto go za szpiega. I tak skończył. W obozie hitlerowskim, koncentracyjnym w Oświęcimiu zmarł Witold Zacharewicz, który przed chwilą grał Zygmunta Augusta w Barbarze Radziwiłłównie. W getcie warszawskim zmarł Henryk Szaro. Na statku w Odessie zbombardowanym zginął tragicznie Leon Trystan. W Powstaniu Warszawskim Mieczysław Krawicz, Ina Benita, gwiazda przedwojennego kina w kanałach z nowonarodzonym dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Tragiczna seria. No ale jednak jakieś filmy powstawały. W realizacji wielu polscy filmowcy mieli swój udział, więc jest o czym mówić. Zwłaszcza, że niektóre z tych realizacji miały znaczny wpływ na to, co będzie się działo przez cały okres powojenny, zwłaszcza Polski Ludowej, taki uzależniony politycznie. Można wskazać na takie cztery możliwości, cztery drogi, jakie mogli przejść polscy filmowcy w okresie II wojny światowej. Pierwsza, właśnie niemal uniemożliwiająca normalną pracę w kinematografii, chyba że się wchodziło na drogę kolaboracji z Niemcami hitlerowskimi, to było pozostanie w kraju. No tutaj tylko we wrześniu 1939 roku, kiedy natychmiast no, wiadomo było, że w bombardowanej Warszawie nie chodzono już do kin. No? No ale powstała tak zwana ekipa Starzyńskiego. Grupa filmowców zgłosiła się do prezydenta Warszawy z propozycją sfilmowania tego, co się dzieje. I w ten sposób na przykład tragiczna scena palącego, płonącego Zamku Królewskiego w Warszawie została nakręcona przez dwie ekipy. Z jednej strony właśnie operatorów prezydenta Starzyńskiego, gdzie między innymi Jerzy Zarzycki, współtwórca startu, pracował, czy Andrzej Ancuta, a z drugiej strony przez amerykańskiego dziennikarza Juliana Bryana, który przyjechał wtedy do Warszawy po prostu, żeby nakręcić film, żeby pokazać to, co się tutaj dzieje. Przez cały wrzesień filmował, z narażeniem życia często, a potem z ostatnim transportem dyplomatycznym wywiózł te materiały, zmontował taki film Siege, oblężenie, który pokazywany od roku 1940 działał jako kontrpropaganda wobec hitlerowskich przekazów propagandowych, zupełnie inaczej komentujących wojnę w Polsce. Najbardziej wstrząsające materiały rejestrujące twarze warszawian, wydarzenia zachodzące w oblężonej Warszawie zostały utrwalone w tym właśnie filmie. Szczęśliwie ocalały. No a od wkroczenia hitlerowców, od powstania generalnego gubernatorstwa nie było już mowy o normalnej realizacji filmu.
to groziło konsekwencjami, z karą śmierci włącznie, więc nie pozwalano sobie na to. Niektórzy filmowcy, chociaż znacznie mniej było takich przypadków niż na przykład we Francji, gdzie wydano po wojnie nawet kilka wyroków śmierci za współpracę z władzami hitlerowskimi. Nie było jakichś ostrych przypadków kolaboracji. Wręcz podziemie lansowało akcję pod znanym hasłem "Tylko świnie siedzą w kinie". Chodziło o to, że po pierwsze wiadomo było, że zysk ze sprzedaży biletów filmowych może być przeznaczany na dozbrojanie hitlerowskiej armii. Po drugie, obowiązkową częścią każdego seansu była Deutsche Wochenschau, niemiecka kronika filmowa, bardzo ostro propagandowa, no i zatruwająca świadomość i umysły. Przez to rzeczywiście tacy patriotycznie nastawieni widzowie nie chodzili do kina, choć normalne seanse się oczywiście odbywały. W każdym razie nie chodzili w Warszawie, gdzie to podziemie było silniejsze, inaczej niż na przykład w Krakowie. Wieloletni pracujący też po wojnie w Filmotece Narodowej filmograf Jerzy Semilski, skrupulatnie żyjąc wtedy w Krakowie, notował wszystkie seanse i dzięki temu te filmografie z okresu II wojny światowej można było ocalić. Opublikowano to w latach 80. i okazało się, że był całkiem silny repertuar filmowy wtedy w Polsce, oparty przede wszystkim na kinie niemieckim. Kino amerykańskie było całkowicie zabronione, ale też trochę filmów polskich w tym repertuarze się znalazło. Natomiast nie było mowy oczywiście o realizacji. Co najwyżej niektórzy z polskich filmowców, aktorów, na przykład zgłaszało się do realizacji filmów niemieckich. Głośna była sprawa realizacji filmu Heimkehr z 1941 roku reżyser Gustawa Uczyckiego, takiego bardzo antypolskiego, to mało powiedziane, polonożerczego filmu. Aktorzy, którzy brali w tym udział, mieli potem procesy. No bracie, jeśli nie umiesz przez ulicę zachować się, jazda z kina. Seien Sie doch still! Da stehen Sie doch einfach zu sagen, Karl. Tych Niemców, te przeklęte świnie trzeba było już dawno wymordować. A Igo Sym, aktor austriackiego zresztą pochodzenia, który organizował ten casting do filmu, dostał wyrok śmierci, został zastrzelony z wyroku podziemia w ramach akcji odwetowej. Zresztą wielu polskich artystów, z Leonem Schillerem włącznie, znalazło się w obozie w Auschwitz. Działała jednak w Armii Krajowej komórka ROJU, czyli taki departament filmowy, przygotowujący jak gdyby filmowców dla przyszłego wyzwolonego kraju. I ta komórka ROJU przeżywała swoje wielkie dni w czasie Powstania Warszawskiego, gdzie no, w tej części, gdzie było to możliwe, realizowała materiały dokumentalne, trochę inscenizowane. Powstały trzy numery powstańczej kroniki filmowej, która nosiła tytuł Warszawa walczy, którą pokazywano w kinie Palladium dla kogo tylko się dało. No ostatnio, jak wiadomo, wrócono do tych materiałów i możemy oglądać w kinie pokolorowaną, udźwiękowioną, częściowo udramatyzowaną wersję tych autentycznych materiałów z kronik, w którym operatorzy są właściwie bohaterami, słyszymy ich głosy. Więc to jest rozdział pierwszy. Ocalałe praca w kraju i ocalała taśma z Powstania Warszawskiego. Druga droga to jest współpraca z rządem polskim na Zachodzie. Najpierw przez pierwszy wojenny sezon w Paryżu, gdzie zaczęto przygotowywać z materiałów powstających na różnych frontach pierwszy dokument pełnometrażowy "Jeszcze Polska nie zginęła", którego nie zdążono ukończyć we Francji. No, wiadomo, w czerwcu 1940 roku
Francja z kolei przeżywała swoje tragiczne dni. Władza przeniosła się do Londynu i tam ten film ukończono w lipcu 1940 roku. Był pierwszy w czasie wojny pokaz polskiego, premiera polskiego dokumentu. Dlatego właśnie jeszcze Polska nie zginęła. Najpierw w Anglii pod kierunkiem Eugeniusza Cękalskiego, a więc przedwojennego startowca, to biuro filmowe działało. Kilka takich dokumentów, nazwalibyśmy kontrpropagandowych, tam wtedy powstało, między nimi White Eagle, Biały Orzeł, gdzie słynny aktor angielski Leslie Howard, słynny choćby z Przeminęło z wiatrem, jak wiadomo bardzo zaangażowany w taką akcję antyhitlerowską, zginął wkrótce w katastrofie lotniczej, był narratorem. Potem to biuro stworzyło swoją filię w Nowym Jorku. Cękalski się tam z nim znalazł. Powstał między innymi film Kraj mojej matki, barwny, Romualda Gantkowskiego, reżysera, który zadebiutował jeszcze przed wojną. I tam zrealizował ten film, taki właściwie krajoznawczy, z udziałem Ewy Curie, córki noblistki, która po angielsku była narratorką. Poland was Maria Skłodowska-Curie's motherland. She was born in Warsaw at the time when an enslaved Poland was divided between three neighboring empires. Właściwie taki film przybliżający Polskę jako kraj, który stał się sojusznikiem Zachodu, któremu trzeba było pomóc. Trzecia droga, z punktu widzenia filmowego właściwie najżyźniejsza, bo najwięcej produkcji filmowej w wyniku tej trzeciej drogi powstało, to były czołówki filmowe armii działających na Zachodzie, przede wszystkim armii Andersa. Wraz z wyjściem oddziału Andersa ze Związku Radzieckiego na początku 1942 roku, ta czołówka nakręciła najwięcej. Także po pierwsze dzięki temu, że mieli pomoc finansową, dobry sprzęt, po drugie, że znalazła się tam świetna grupa filmowców na czele z szefem tej ekipy Michałem Waszyńskim, który najpierw został wywieziony w głąb Rosji, potem w wyniku paktu Sikorski-Majski szczęśliwie wrócił. No i zrealizował szereg filmów i dokumentalnych, i w takim szczególnym gatunku filmu wojennego, takiego albumu wojennego, coś na pograniczu eseju, dokumentu, fabuły, filmu propagandowego. Cały szereg takich filmów powstał. No, warto dodać, że byli tam świetni operatorzy też w tej grupie. Stanisław Lipiński, Seweryn Steinwurzel, teksty pisał Konrad Tom. Znalazła się grupa aktorów z Kazimierzem Krukowskim, Jadwigą Andrzejewską. Dokument o Monte Cassino był taką wizytówką tej czołówki. I także w wyniku jej działania powstał, zrealizowany wprawdzie tuż po wojnie, ale tutaj wypada go omówić, bo to jakby z rozpędu tego wojennego on powstał. Jedyny film fabularny polski, który powstał w kręgu tych czołówek, który się nazywa Wielka Droga. Waszyński zrealizował go właśnie jakby dla uwieńczenia działalności armii Andersa. Trochę on przypomina taki schemat fabularny typowego filmu wojennego o losach pary, która zostaje rozdzielona w wyniku działań wojennych. Nie przeczuwaliśmy, że za chwilę z jasnego nieba padnie grom. Wojna. No ale szczęśliwie wreszcie łączy się w finale. Centrum narracyjne filmu znajdowało się w szpitalu polowym po bitwie na Monte Cassino. Bohater grany przez aktora amatora, zresztą tu dominują aktorzy amatorzy w tym filmie, tracił wzrok w wyniku wojny, jak się okazało nieostatecznie, i odzyskiwał go stopniowo w wyniku takiej akcji
akcji humanitarnej prowadzonej przez pielęgniarkę granej przez Jadwigę Andrzejewską, która odczytywała jego pamiętniki i w ten sposób przypominała mu wojenne zdarzenia. I to jest też pretekst fabularny, żebyśmy tę drogę polskich patriotów rozpoczętą, tak się zaczyna akcja w sierpniu 1939 roku przed samym wybuchem wojny w Lwowie, śledzili. Akcja się toczyła, kończyła już w Rzymie ślubem pary tuż po wojnie. Wydawało się, że ta wielka droga ma prowadzić do wolności, no ale na premierze filmu wzięło udział raptem kilkaset osób, a pierwszy jego publiczny pokaz odbył się w roku 90 w polskiej telewizji, jak miało się okazać. Po czwarte wreszcie, droga, która okazała się mało skuteczna pod względem filmowym, ale najskuteczniejsza politycznie, to była czołówka dywizji kościuszkowskiej, tej, która powstała jako przeciwwaga proradziecka, prawda? Polityczna i militarna po 1942 roku, po tym, kiedy Stalin zerwał kontakty polityczne z rządem londyńskim, stworzył jako przeciwwagę Związek Patriotów Polskich i tak zwaną Armię Berlinga, prawda? Najpierw pułkownika, potem generała. I przy tej armii powstała też czołówka filmowa, w której znaleźli się w sposób naturalny i ze zrozumiałych względów przede wszystkim filmowcy pochodzenia żydowskiego, którzy schronili się w Związku Radzieckim przed zagrożeniem hitlerowskim. I przede wszystkim to była grupa startu. Szefem tej czołówki był Aleksander Ford, szefem operatorów Stanisław Woll, czołowy operator startu. No ale im się znacznie gorzej współpracowało z Armią Czerwoną, która im nie ufała, dawała im mało taśmy. Powstały zaledwie 3 numery tej czołówki, więc tyle, co zdążył nakręcić Antoni Bogdziewicz ze swoją ekipą w czasie Powstania Warszawskiego, i to gorszej jakości. Tu pierwszym z tych filmów był Idziemy do Ciebie, Ziemia. To jest właściwie reportaż z przysięgi kościuszkowców, stworzenia tej armii. Przez to powstał i mam materiał dokumentalny z tego wydarzenia. Przysięgam ziemi polskiej, i narodowi polskiemu, że do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchu, walczać będę wroga Niemca. Jest też w tej niewielkiej ilościowo produkcji dokument bezcenny, nakręcony przed końcem wojny, no ale po wyzwoleniu Lublina latem 1944 roku. Ten dokument nosi tytuł Majdanek, cmentarzysko Europy. Oficjalnie jego reżyserem był szef czołówki Aleksander Ford, choć Jerzy Bossak, który był takim jakby ideologiczno-wychowawczym szefem tej grupy, twierdził po wojnie, że Ford nawet nie wszedł na teren obozu w Majdanku. Bał się, nie chciał tego oglądać. Wiedział, że jego rodzina zginęła w czasie wojny na terenie Polski. No i tylko firmował ten film. Zapewne brał udział także w montażu. Ekipa Forda i Bossaka weszła na teren obozu w Majdanku. Właściwie na Majdanku, no bo to dzielnica Lublina. Tuż po wyjściu Niemców, wstrząsający materiał. Opowieści ofiar, więźniów są w drugiej części filmu zderzane z opowieściami hitlerowskich oprawców. Scholen opowiada o tym, jak był świadkiem zamordowania 150 dzieci. Sam widziałem po dwóch dniach jeszcze żywych wydobywali z rogu ludzi. Jest to pierwszy tego typu dokument o
hitlerowskim obozie koncentracyjnym, więc ma znaczenie w całym kinie światowym. Ta sama ekipa z końcem 1944 roku zaczęła też wydawać Polską Kronikę Filmową. To okazał się materiał trwały. Mimo swojego propagandowego przeznaczenia, ten magazyn funkcjonujący, no właściwie do dziś w ukryciu, ale przez cały okres Polski Ludowej, aż do roku 89, zaczynający każdy seans filmowy, miał okresy gorsze i lepsze, ale w sumie był ogromnie lubiany przez publiczność i jakoś był propagandową przeciwwagą w okresie PRL-u. Nieraz też świadczył o dużej takiej pomysłowości i poczuciu humoru filmowców.